Życie składa się z chwil. Let the music play. Każdy dzień jest ważny. Te dobre dają szczęście. Rozbijamy. I poczucie, że życie jest piękne. Te radosne przynoszą nadzieję. Oraz ulgę po trudach dnia. Te złe doświadczenie. I siłę na dalszą drogę. Te wyjątkowe uczą nas czegoś i dają energię do zmian. A te najlepsze pozostawiają cudowne wspomnienia. Whitney daje czadu. Czas na relaks. Czas na najlepszą rozrywkę. I zapadające w pamięć postacie. Zawsze czekałam na ten moment. Czas na TLC. Chwile warte przeżycia. Panie, panowie, tej wiosny telewizja TLC zakwita polskimi nowościami. Poznajcie nasze nowe programy i wiosenne dziewczyny z TLC. Nasze nowe gwiazdy. Gospodynią spotkania jest Agata Młynarska, dyrektor rozwoju TLC. Zaczynamy. No i doszło do tej chwili, z czego się niezmiernie cieszę. Spełniło się moje kolejne wielkie marzenie, choć powiem szczerze, że nie przypuszczałam, że tej wiosny będę mogła powiedzieć, że jako dyrektor rozwoju fantastycznej telewizji TLC należącej do grupy Discovery mogę powiedzieć, że rozkwitamy na nowo, pięknymi nowościami programowymi i jeszcze piękniejszymi gospodyniami programów. Kiedy pół roku temu zostałam poproszona o to, aby objąć to stanowisko i postarać się o to, aby TLC mogła po polsku mówić do swoich widzów, bo ma swoją markę na mapie naszych mediów, uwielbiana jest przez Polki oglądające TLC, które mają swoje ukochane programy, to jednak wciąż czegoś brakowało. To, czego brakowało, to był ten polski akcent, na który zdecydowała się pani Katarzyna Kieli, prezes Discovery Networks, zarządzająca 112 krajami. Powiem wam szczerze, że na mapie kobiet zarządzającymi mediami jest absolutnie wyjątkowa, co zresztą za chwilę zobaczycie. Kasiu, poproszę cię o błogosławieństwo wiosenne. Dziękuję bardzo, dziękuję Agata. Ja przede wszystkim chciałam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie przywitać. Każdy dzień jest ważny, jak słyszeliśmy. Ten dzień jest dla nas najważniejszy. Ten dzień jest dla nas najważniejszy, bo jest naprawdę zebraniem 6 miesięcy bardzo wytężonej pracy. Jak zaczynałyśmy z Agatą rozmawiać o TLC, o tej możliwości i tego, jak ja bardzo jestem podekscytowana, żeby ona do nas dołączyła i jak bardzo bym chciała, to Agata mówi, ale wiesz, to się nie zdarzy w ciągu jednego dnia. Ja potrzebuję trochę czasu. No i jest to 6 miesięcy, ale jest to niezwykle krótki czas, żeby dojść do tego, do czego Agata doszła. Dla mnie jest to dzień absolutnie specjalny, bo jest to nowe rozdanie. Jest to nowe TLC. TLC, które zaskakuje. Zawsze chcieliśmy zaskakiwać. Zaskakiwaliśmy od początku. Teraz będziemy zaskakiwać jeszcze więcej. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Jestem absolutnie zaszczycona, że mogę tu być. Bardzo kibicuję, bardzo gratuluję. I naprawdę czekam na reakcję państwa i potem widzów, bo myślę, że będzie coś absolutnie specjalnego, coś absolutnie nowego. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Katarzyna Kieli. Tak jak powiedziałam, te pół roku to było dla nas niezwykłe wyzwanie. Dla całego zespołu TLC pracującego w Polsce, ale nie tylko, bo korzystaliśmy też ze wspaniałej pomocy kolegów właściwie z całego świata. Bo na tym polega potęga nie tylko TLC, ale całej grupy Discovery, że możemy jednym telefonem, jednym mailem sprawić, że jesteśmy po drugiej stronie oceanu i korzystamy z doświadczeń, a także z cudownej biblioteki programowej naszych kolegów pracujących w grupie Discovery. Ale jaka ma być ta TLC teraz? Ta, która debiutuje na wiosnę, debiutuje w kwiatach, debiutuje urodą naszych
cudownych, nowych dziewczyn, do których udało nam się dotrzeć. Chciałabym bardzo, żebyście je poznali. Skąd one się wzięły? Kiedy pojawiłam się w TLC, przede wszystkim zadałam sobie pytanie, jaka to ma być telewizja? Dla kogo? Kto nas ogląda? I całą parą zabraliśmy się za bardzo poważne badania. I tu chylę czoło przed zespołem TLC i zespołem Discovery, zespołem badawczym, który nam pomógł przeprowadzić jedne z najtrudniejszych badań, niezwykle dokładne. Zajrzeliśmy z kamerą do tysięcy domów Polek i tam kamera rejestrowała, w jaki sposób żyją, jak się zachowują i jak oglądają telewizję. One wszystko nam o tym powiedziały. Czego chcą, jakie są ich oczekiwania, jakie pragnienia, jakie marzenia. Potem to wszystko zostało opracowane i one jasno nam powiedziały, jakiej telewizji chcą. A więc nie wiem, czy wiecie, drogie koleżanki i wspaniali koledzy, że Polki potrzebują przede wszystkim porady. Najważniejszym miejscem dla nich jest dom, najważniejszą wartością rodzina. Ta porada ma dotyczyć absolutnie wszystkiego, a najlepiej, jeżeli dotyczy kuchni i tego, jak mają się ubrać. Uwielbiają też coś, co przenosi je w świat fantazji, coś, co jest namiastką jakiejś pięknej bajki. Powiedziały, że pragną metamorfozy. Ci, którzy robią telewizję dla kobiet, doskonale wiedzą, że metamorfoza jest sprawdzonym hitem programowym. Ale jak zrobić inną metamorfozę, niż robią wszyscy? Polki nam też podpowiedziały. I na końcu powiedziały, że najbardziej na świecie uwielbiają oglądać telewizję w towarzystwie swoich facetów. Czyli co możemy zrobić takiego, aby sprawić tym, którzy oglądają TLC, tym kobietom, by przyciągnęły przed telewizory także panów? Na to też znaleźliśmy receptę. To jest dopiero pierwszy krok, jak takie pierwsze wiosenne konwalie, które wyrastają, pierwsze kwiaty, które się pojawiają. Ale zobaczycie, że mam nadzieję, iż to obrodzi prawdziwym bukietem już niebawem. Na razie zaczynamy od całkiem niedużego bukiecika, ale takiego, który pięknie pachnie. A więc zaczynamy od pierwszej gwiazdy, która odpowiada na tę potrzebę kobiet, która prosi o to, by poradzić im, jak fantastycznie zarządzić jedzeniem. Kuchnia jest dla nich absolutnie sercem domu. I dla nas w naszej nowej TLC zaczynamy też od kuchni. Przed Państwem Ewa Olejniczak. Ja patrzę na Ewę i nie mogę uwierzyć w to, jak jest piękna. Kiedy po raz pierwszy ją spotkałam, była równie piękna, tylko trochę bardziej przytłoczona życiem. Poznałyśmy się, usiądź Ewo, poznałyśmy się, kiedy ja leżałam w szpitalu, a Ewa urodziła wtedy dziecko i była bez pracy. Ale wszyscy w branży wiedzieli, że jeżeli szukać dobrej kucharki, która jest absolutną mistrzynią w swoim fachu, to wszystkie drogi prowadzą do Ewy Olejniczak. Ewa zaczęła gotować, kiedy miała 16 lat, ale gotować profesjonalnie, także zarabiała pieniądze. Sama dzielnie wychowuje swoje dziecko, ale co bardzo ważne, przede wszystkim ma w małym palcu zarządzanie 30, 50, 60 facetami. Jest bowiem prawdziwym top szefem. Ewa zarządzała w Sheratonie kuchnią i była jedną z pierwszych, a właściwie jedynych kobiet, której to się udało. Kurt Scheller mówi o niej, że jest jej najlepszą uczennicą. Po Ewę sięgały ręce wielu telewizji. Nam się udało. Ewa Olejniczak. Polki powiedziały, że pragną metamorfozy, że mają ogromny problem z tym, co zrobić ze swoją szafą. Nie wiedzą, jak się ubrać. No ale jak dotrzeć do Polek, które nie mogą przyjechać do Warszawy do pięknego studia? Pomyślałam sobie, że najlepszym sposobem będzie, jeśli my do nich pojedziemy. I zaczęliśmy poszukiwania dziewczyny poprzez liczne castingi, która zaczaruje Polki, powie im, jak się ubierać i odwiedzi je przede wszystkim w ich domu, zaglądając do ich szaf. Na casting zgłosiło się bardzo dużo blogerek, fantastycznych stylistek, ale nas urzekła ta jedna, która tak naprawdę jest przede wszystkim architektem, scenografem, ale z zamiłowania, kochająca kobiety, uwielbiająca pięknie je ubierać. Przed Państwem debiut absolutny
po raz pierwszy w tej roli Katarzyna Grabowska. Patrzę na Kasię i myślę sobie, debiut czy już wielka gwiazda? Ale musicie mi uwierzyć, że na castingu absolutnie podbiła nasze serca. Kasia jest scenografką na wielu planach filmowych, na planach wielu programów telewizyjnych i zawsze wszyscy chcieli ubierać się tak jak ona albo pytali, co zrobić, żeby dobrze się ubrać. O tym powiemy za chwilę. Jeżdżąca szafa Kasi i Kasia Grabowska. Właściwie powinnam podziękować dobrej zmianie za prawdziwą dobrą zmianę. Dlatego, że wreszcie mogę zrobić program, o jakim marzyłam. Bo oczywiście to, co robiłam wcześniej, też zawsze jakoś tam spełniało moje marzenia. Ale teraz pomyślałam sobie, mając 5 dych na karku, że może warto jest spojrzeć w stronę tego, co w życiu naprawdę jest najważniejsze. A co w życiu jest najważniejsze? Miłość. I wymyśliłam taki program, w którym parze, niekoniecznie małżeńskiej, parze dajemy szansę, aby wróciła do tych pierwszych chwil, kiedy się poznała. Parze, która dotknięta przez rutynę codzienności, ma lekko siebie dosyć, jest trochę przykurzona, ale wciąż jeszcze ten ogień miłości gdzieś się tli na dnie serca. To jest program, w którym nie tylko zmieniamy zewnętrznie naszą parę, ale także przede wszystkim dzięki rozmowie, którą z nimi prowadzę, zmieniamy ją wewnętrznie. Ja popełniłam parę błędów w życiu i wiem, co to znaczy docenić to, że jest obok ktoś, kto jest twoją drugą połówką. I cieszę się, że tym doświadczeniem mogę się podzielić z moimi parami. Ale oczywiście zmiana wewnętrzna to wielka praca moich bohaterów. Zmiana zewnętrzna natomiast to wielka praca ekspertek, które biorą w ruch urodę moich fantastycznych bohaterów. Za tę zmianę odpowiedzialne jest niesamowite trio, które również w drodze castingu wykosiło konkurencję. Stylistką, która zajmuje się zmianą, jest słynna Osa. Zapraszam cię. Osa brzmi ostro, ale potrafi być też osą, która kąsi bardzo łagodnie. Osa od 12 lat jest personalną shopperką. Można oczywiście z nią pójść na zakupy i zmienić swój styl, bądź dobrać rzeczy, które pasują do osobowości. Napisała kilka książek i stworzyła swoją własną koncepcję figury kobiety. Jest w dziedzinie stylu jedną z najlepszych w Polsce. No, skoro jesteśmy już ubrani, to nasze pary oczywiście trzeba też przepięknie uczesać. Za to odpowiedzialna jest Iga Chmielewska z salonu Przyjaciele, która również wykosiła całą konkurencję na castingu. Możecie sobie wyobrazić, żeby dostać się w ręce takiej pięknej fryzjerki? To nie jest prosta sprawa, ale wydostać się z tych ramion na pewno żaden mężczyzna nie chciałby. I na koniec oczywiście potrzebny jest przepiękny make-up. Poznałam tę dziewczynę ze 3-4 lata temu i urzekła mnie nie tylko tym, jak maluje, bo zapisać się na make-up do niej to nie jest łatwa sprawa, ale urzekła mnie przede wszystkim tym, jaki ma stosunek do ludzi, jak jest radosna, pełna wigoru, jak jest nieprzeciętnie inteligentna. I wtedy pomyślałam, że mimo castingu, który się odbył i z którego nie byliśmy do końca zadowoleni, zadzwonię do niej, bo może będzie miała czas. A maluje na najsłynniejszych sesjach nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Nie wiem, jakich użyłam argumentów, ale udało mi się ją przekonać. Przed Państwem jedna z najsłynniejszych make-upistek w Polsce, Kasia Sójka. Wiosna zakwita nowościami i wiosennymi gwiazdami. Jest taki program w wiosennej ramówce, który skierowany jest specjalnie do tych, którzy chcą oglądać go wspólnie. Może nie zawsze całą rodziną, bo bywa ostro i kontrowersyjnie, czasami nawet bardzo pieprznie, ale
Myślę, że miły wieczór u boku męża jest tym, co ten program na pewno gwarantuje. I pomyślałam sobie, kto mógłby być lektorem w tym programie? Który z damskich głosów mógłby czytać to, co zawsze czyta lektor? I pomyślałam sobie, że jeżeli mamy mieć na wiosnę dobry humor, być uśmiechnięte, radosne i pogodne, i żeby nam ten humor został na dłużej, a zarazem dobry humor się udzielił natychmiast, to właściwie te oczekiwania spełnia tylko jedna kobieta, która przeważnie występuje tak, że ją widać, bo jest piękna, a teraz używamy tylko jej głosu. Ale zgodziła się, ponieważ jest gwiazdą naprawdę przez duże G. Przed Państwem Kasia Pakosińska. Pamiętaj, Kasiu, że ostatni będą pierwszymi w naszym programie. Kasia Pakosińska. Trzeba powiedzieć, że TLC ma siłę perswazji, skoro taka gwiazda przez duże G, jak Kasia Pakosińska, zgodziła się nie udzielać swojej twarzy, jedynie udzielić swój głos. Bardzo to doceniam. Ale warto, bo program jest naprawdę rozkoszny. Zanim pokażę Wam, jak wyglądają nasze produkcje, chciałabym, żebyście poczuli smak TLC, jaką na pewno znacie, a może nie wszystko o niej wiecie. Telewizja TLC jest z nami od 7 lat i inspiruje nie tylko kobiety, ale także inspiruje inne stacje telewizyjne do zmian, które widzimy, bo TLC ze swoją ofertą na rynku w Polsce była absolutnie pierwsza. TLC. TLC jest z Wami już 7 lat. W tym czasie daliśmy Wam moc wzruszeń i radości. Historii, w które czasem trudno uwierzyć. Dzięki nam poznaliście swoich ukochanych bohaterów. Badiego Valastro. Trzeba mieć duże doświadczenie, by zrobić taki tort, którego talentowi dorównuje jedynie poczucie humoru. Pakujemy do pudła! Randy'ego Fenoli. Cześć. Uwielbiam go. Którego salon sukien ślubnych stał się mekką przyszłych panien młodych. Stacey London. Która o stylu i elegancji wie wszystko. I Chrisa Powella. Oraz Christiana Jensena. Specjalistów od ludzkich ciał. To był bardzo dobry początek. Dziękujemy, że zaprosiliście nas do swych domów. TLC. Chwile warte przeżycia. Zaczynamy od pierwszego programu, bo teraz do międzynarodowych gwiazd dołączają nasze polskie. Pierwszy program, o którym wspomniałam, to Kuchenne triki. Realizatorem i producentem tego programu jest firma Platisz i Masz. Autorką scenariusza moja znakomita koleżanka z czasów telewizyjnych, Bernadetta Bieszczanin. A zawodostwo firmy gwarantuje to, że dostaliśmy towar, o który prosiliśmy, najwyższej klasy. Ale oczywiście gwiazdą na firmamencie, przez duże G, jest Ewa Olejniczak. Zobaczcie Ewę w akcji. Panie i panowie, córki żony i koledzy żon, dziś na tapecie będą jaja. W pięciogwiazdkowym hotelu kierowałam 30 facetami, ale nie jest to moje największe osiągnięcie. Lubię chwalić się tym, że umiem gotować sprytnie, szybko i tanio. Mogę zdradzić Wam te tajemnice, ale musicie mnie posłuchać. Zapraszam więc, zaczynamy. Pierwszy trik, jaki chcę dzisiaj Wam pokazać, to wybijanie jajka jedną ręką. Nie widzieliście? Nie chcę szkodzić, pokażę jeszcze raz. Gadżety w kuchni są bardzo przydatne. Rozbijamy jajko. Przez separator bardzo szybko nam się rozdziela. Tutaj mam taki fajny timer. Podbiję jeszcze jajka. A drugi trik, bardzo ważny, zwykły słoik. Uwielbiam ten smak i zapach.
Kolejna porcja gadżetów w mojej kuchni. Silikonowa rybka do oddzielania żółtka od białka, gilotynka z solniczką. Foremki do wyciskania różnych form z jajek. Moi drodzy, z jajkami jest jak z kandydatem na męża. Po skorupce nie poznamy, co kryje się w środku. Jak rozpoznać, czy jajka są świeże? Znam bardzo dobre dwa sposoby. Silikonowa rybka, która służy do odciągnięcia żółtka od białka. Bardzo sprytne urządzenie, szybkie, łatwe i bardzo szybko mamy również efekt. Trzymam jedną patelnię. Uwaga! To bardzo ważne, żeby trafić w drugą patelnię. Czy to wygląda jak jajka? No w życiu wasze dzieci nie pomyślą, że to są jajka, a w ten sposób przemycimy bardzo dużo witamin. Jestem uzbrojona w mój gadżet. Po przerwie pokażę wam, jak zachwycić teściową, która próbowała was zaskoczyć. Zapraszam serdecznie. Nowy program. Kuchenne triki. Pierwszy odcinek w poniedziałek 10 kwietnia. TLC. Ewo, jak odnalazłaś się na planie kuchennych trików? Agata, miałam tak wspaniały zespół, że nie dało się nie odnaleźć, że tak powiem. Fantastyczny reżyser, który potrafił wykrzesać ze mnie pokłady energii, których ja nie wiedziałam, że w ogóle mam. Potrafił mnie podnieść w momentach, kiedy na przykład mieliśmy 11 czy 12 godzinę pracy, ale potrafił też sprawić, że popłynęły mi łzy, bo nie byłam w stanie wykrzesać z siebie to, czego on oczekiwał, ale oczywiście później po przemyśleniach stwierdzałam, że jest tak wielkim artystą, że jestem w stanie zrobić o wiele więcej niż wydawało mi się, że umiem. Poradziłaś sobie, Ewo, znakomicie, ale to, co najważniejsze, że udało nam się stworzyć program o gotowaniu, inny niż wszystkie, bo on jest o gotowaniu tylko trochę. Tak naprawdę jest o tym, co może nam pomóc w kuchni i wyczarować to, z czym mamy bardzo często problem. I dzięki twoim wszystkim informacjom podawanym w tym programie, dziewczynom w Polsce może być łatwiej odnaleźć się w kuchni. Tak, to prawda. Program jest bardzo wyjątkowy, ponieważ sprzedaje tam mnóstwo trików, które tak naprawdę nauczyłam się przez wszystkie lata w pracy. 18 lat to już jest spory kawałek czasu. Do tego mówię, jak sprawnie... Ja myślałam, że ty masz 18 lat. No nie, już prawie dwa razy 18. Do tego mówię też takie bardzo praktyczne rzeczy, mianowicie jak wykorzystywać poszczególne produkty do poszczególnych potraw, żeby nam się zawsze udawały. Ale nie tylko mówimy o gotowaniu, mówimy też o gadżetach, mówimy też o sprzęcie kuchennym. Wiele kobiet, które rzadko gotują, a zaczynają na przykład swoją przygodę z gotowaniem, bo są młodymi paniami domu, idą do sklepu i nie mają pojęcia, jaki nóż wybrać, bo jest ich po prostu milion. No i co, wziąć ten duży, ten mały, ten biały czy ten stalowy? No nie wiadomo, ale w naszym programie się dowiedzą. Dowiedzą się też, co im pomoże, aby ta kuchnia naprawdę była o wiele sprawniejsza. Bo nie chodzi o to, żeby spędzać godzinami swój czas w kuchni, tylko chodzi o to, żeby zrobić coś fajnego dosyć szybko. Moje doświadczenie przełożone na ten program pomoże znaleźć te rozwiązania, które z kolei zaskoczą waszych znajomych, przyjaciół, a nawet rodzinę. Ewo, muszę cię zapytać o to. Jak dawałaś sobie radę z tymi 30 facetami, którymi zarządzałaś i musieli się ciebie słuchać, wiedząc, że ty gotujesz dużo lepiej niż oni? Agata, ja myślę, że ty też współpracowałaś przez wiele lat z mężczyznami i wiesz, zdecydowanie że... więcej było kobiet. Tak? U mnie było odwrotnie. No, gastronomia to świat męski, nie ukrywajmy. Bardzo dużo mnie to kosztowało oczywiście pracy, no bo nikt nie... Jak poszłam pierwszy raz do pracy, miałam 16 lat, jak już wspomniałaś, ale zostałam szefem kuchni w wieku 27 lat. To było bardzo wcześnie, nie było takiej osoby wcześniej przede mną, szczególnie w pięciogwiazdkowym hotelu marki Sheraton, która no, była bardzo poważana i jest bardzo poważana. Więc było to dla mnie dosyć trudne wyzwanie, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. I że jeżeli coś się chce zrobić, to się to zrobi. I jakby nie ma rzeczy, których nie możemy zrobić. I na wszystko jest sposób. Oczywiście, ja musiałam poznać swój zespół. Zanim się scaliliśmy, poznaliśmy i znalazłam jakby sposób dotarcia do ludzi, to też trochę czasu było potrzebne. Nie zapominajmy o tym, że jednak jest taka pewna bariera, mężczyzna, kobieta. Moi współpracownicy często byli ode mnie starsi, więc w ogóle ten początek był dosyć trudny. Ale bardzo szybko się zgraliśmy i jednak moje doświadczenie i pasja do gotowania pozwoliły mi zbudować most pomiędzy naszymi relacjami. No i oczywiście wystarczyło, żeby Ewa spojrzała na tych facetów swoimi oczami i sami rozumiecie, że nie było z czym dyskutować.
Ewa Olejniczak, trzymamy kciuki za twój debiut w TLC. Poniedziałek, 10 kwietnia, godzina 19:30. Ale my mamy tę przewagę nad całym światem, że będziemy wiele razy powtarzać nasz program, więc nie martwcie się, jeżeli nie wpadniecie na 19:30 w poniedziałek, bo oczywiście to jest dla nas ta data najważniejsza, bo to jest data premiery. Ale oczywiście będzie nasz program wypełniał antenę TLC na pewno przez długi czas. Kasia wyruszyła w Polskę swoim jeepem, a właściwie jeepem TLC i dotarła tam, gdzie nie dociera żadna stylistka. Zajrzała do szaf Polek po to, aby pokazać im, jak niewiele potrzeba, żeby fajnie się ubierały, dobrze ze sobą czuły i były szczęśliwe. Jeżdżąca szafa Kasi jest jedynym tego rodzaju programem w Polsce. Zobaczcie. Codziennie rano, gdy stajesz przed szafą, opadają ci ręce z bezsilności? Jest ktoś, kto może ci pomóc. Kasia Grabowska. Ostatnie 10 lat zawodowego życia spędziła w męskim świecie wielkich konstrukcji, budów i betonu jako wzięty architekt wnętrz. Z zamiłowania i pasji stylistka. Przez lata dopracowywała warsztat, podglądała mistrzów. Teraz wreszcie jest gotowa robić to, co jest jej największym marzeniem. Wydobywać z kobiet ukryte piękno. Kasiu, jestem szaloną artystką, połączeniem ognia i wody, a do tego wszystkiego ubieram się jak kolorowa i szalona Madonna. Bardzo potrzebuję twojej pomocy. Marta, jadę do ciebie. Rozbierz się z tego pięknego płaszcza. I nie jestem pewna, czy zaraz z rozpaczą nie zabierzesz tego płaszcza i tego kapelusza i nie wybiegniesz stąd z krzykiem. Marto, to otwieraj swoją straszną szafę. Ona nie boi się żadnych wyzwań. Wow. No, aż rozumiem. Przymierze. Seks, misja. To mi się rzuca w oczy. Nie no, piękne. Wiesz, sukienka na ramionczka, jest ci zimno, zakładasz bolerko, nie? Ale to nie wiem, czy to ma być seksowne, czy romantyczne. Ona jest sztuczna. Ten ciuch, aż się prosi, żeby trafić tam. Widzę masę różnych kolorów, faktur. To jest wszystko niespójne. I dlatego masz problem z ubieraniem się. Ja czuję, że ty jesteś kolorowym ptakiem. To chciałabym, żeby to było wygodne. Wiesz, żeby to na mnie po prostu leżało, tak, żebym ja się czuła, no, fajna laska. Dziewczyny, jeżeli macie budowę jak Marta, czyli mamy bardzo drobne ramiona, natomiast biodra, pupa, to jest to, co chcemy ukryć. Dziękuję. A jak my się jeszcze spotkamy? Wyślę ci SMS-a. Wszystkiego się dowiesz. Marta jest człowiekiem orkiestrą, ale w jej szafie nic ze sobą nie gra. Pora nadać temu właściwą melodię. Nawet w najciemniejszym tunelu można znaleźć światło. Kompletowanie nowych ubrań dla Marty zakończone. Teraz przed Kasią i jej ekipą ciężka fizyczna praca. W jej efekcie na Polanie stanie najbardziej niezwykła garderoba w Polsce. Jeżdżąca szafa Kasi. Witam cię w mojej szafie. Czy ja tu mogę zostać trochę dłużej? Magiczna szafa Kasi to cudowne miejsce. Super spodnie. Wow. Buty zarąbiste. Jestem trochę w szoku. Tam też Marta, piękny. Zrobię ci zdjęcie tym aparatem i będziesz mogła sobie przyczepić to zdjęcie gdzieś u siebie w domu. Masz gotowe zestawy, bach, jak nie wiesz co założyć, mamy. Jesteście ciekawi finalnego efektu? Zapewniamy, że będą to wyjątkowe metamorfozy. Kasia spisała się na medal. Z szafą w bagażniku rusza dalej w Polskę. Nowy program. Jeżdżąca szafa Kasi. W piątek 12 maja. Tylko w TLC. Cieszę się, że bijecie brawo Kasi, bo to jest jej prawdziwy debiut. Kasia nigdy nie występowała przed kamerą. I tu może jedną dygresję zrobię. Otóż Polki, które badaliśmy, powiedziały nam jasno. My nie chcemy gwiazd. No chyba, że jest to gwiazda przez duże G, Katarzyna Bakosińska. Nie chcemy sprawdzonych nazwisk, które występują
we wszystkich programach. Takie gwiazdy, celebrytki, określiły mianem turystyki programowej. I pomyślałam sobie, że być może w tym jest jakaś tajemnica poszukiwania kogoś nowego. To jest zawsze bardzo trudne, ponieważ zbudowanie marki, pozycji wymaga cierpliwości, czasu i też jest niebywałym ryzykiem. A to ryzyko na koniec dnia musi podjąć ta osoba, która powie, to jest ona, dajemy jej zielone światło. Nasze Polki, które oglądały programy i które pytaliśmy o zdanie, powiedziały jasno, my chcemy sprawdzone ekspertki, dziewczyny, które są super w swoim fachu, które się na tym znają. Jeśli mają nam radzić gwiazdy, nie będziemy ich słuchać. I dlatego rozpoczęliśmy poszukiwania nowych gwiazd. Jedną z nich jest właśnie Kasia. Kasiu, ty dopiero od niedawna zajęłaś się stylizacją. Wcześniej byłaś architektem i scenografką. Ale tak naprawdę to wszystko bierze się z twojej wielkiej potrzeby, żeby świat był jeszcze piękniejszy. Tak, dzień dobry. Ja, tak jak Agata wspomniała, jestem architektem od 10 lat, jestem scenografem, natomiast przede wszystkim jestem kobietą i ciuchy, buty, dodatki to zawsze była moja ogromna pasja. Jestem też podróżniczką, więc zdobywałam doświadczenia poprzez różne podróżowania w różne miejsca i teraz tą wiedzę chciałabym przekazywać dziewczynom, uczyć je, jak ważne jest to, co mamy w środku, jak ważne jest to, żeby zespoić to z tym, co mamy na zewnątrz, jeżeli jest ta spójność, to od razu to wszystko zaczyna funkcjonować lepiej. Ty sama odkryłaś siebie na nowo, wcześniej ubierałaś się na czarno, a teraz proszę bardzo. Ja całe życie tak, całe życie ubierałam się na czarno i w pewnym momencie zrozumiałam, że nie tędy jest droga do kobiecości, że to nie jest dla mnie słuszne. Coś ukrywałam, wydawało mi się, że to jest eleganckie. I dopiero w momencie tego zespolenia poczułam się pełna, poczułam się szczęśliwa. I teraz patrząc w lustro codziennie, jestem dumna z tego, co widzę. I tego staram się tak naprawdę uczyć moje bohaterki, jak ważna jest ta spójność pomiędzy tymi dwoma światami, wewnętrznym i zewnętrznym. Jeżdżąca szafa Kasi debiutuje w piątek 12 maja o godzinie 22:30. I strzeżcie się chwili, kiedy nadjedzie czerwony Jeep, a w nim Kasia, bo to będzie naprawdę fajna chwila, bo to są chwile warte przeżycia. Energia. Tak jak powiedziałam, marzyłam o tym, żeby zrobić program o miłości. I właśnie telewizja TLC oraz słowo sakramentalne tak, które padło z ust pani Katarzyny Kieli, otworzyło mi przepustkę do spotkania z niezwykłymi ludźmi. Jeszcze przepraszam, bo byłabym niesprawiedliwa, gdybym nie powiedziała, kto jest producentem. Aga Bujas z Krakowa, fantastyczna dziewczyna, odpowiada za program Jeżdżąca Szafa Kasi. Chciałabym, nie wiem, czy Aga jest, bo pracuje non-stop, bez przerwy, albo jest na planie, albo na montażu, więc ponieważ jesteśmy na Facebooku, Ago, dziękuję ci i podziwiam cię w pracy. Wracając do mojego programu, to właśnie to sakramentalne tak pani Katarzyny Kieli otworzyło mi drzwi do par, które zdecydowały się na niezwykłą wędrówkę. Zobaczcie, jak wygląda zmiana pełną parą. Każda para rządzi się swoimi prawami. Jedni są jak ogień i trzeba ich ostudzić. Wszyscy nasi znajomi mówili, że to jest porażka. Jest ogień, jest seks, są kłótnie, jest wszystko. Inni wiele by dali za to, żeby obudzić w sobie żar dawnej namiętności. Chcieliśmy wzbudzić w sobie znowu te emocje, poczuć to coś. Każda para ma inny pomysł na szczęście w swoim związku. Problem jest w nas. My powinniśmy potrafić cieszyć się z tych małych rzeczy. Poczuli, że są gotowi na zmianę i chcą czegoś więcej. No nie mogę się już na was doczekać. Cześć! Nie płacz, bo ja się też zaraz popłaczę. Ty się cała trzęsiesz. Jesteśmy nastawieni na fajną, pozytywną zmianę. I dużą przygodę. Czekaliśmy na to tyle lat. Ten jeden wyjątkowy weekend z dala od domu i codzienności pozwoli im spojrzeć na związek z zupełnie innej perspektywy. O, ale czad! Będą trudne pytania. Jakimi jesteście kochankami? To wydaje mi się, że to jest jedyna dziedzina, w której naprawdę fajnie się dobraliśmy. Chwile wzruszenia. Po prostu się uwięziła w jakiejś klatce. I szczere wyznania.
Ja jestem osobą bardzo zazdrosną o Kasię. Ja już miałam kompletnie dość. Ja i tak już byłam na skraju wytrzymałości. No, na pewno mniejsza bym chciała być. Nie chodzi o wzrost. No, rzeczywiście ja poznałam, też nie była taka szczypusia, ale ja lubię takie kobiety. Oboje przejdą niezwykłą metamorfozę i odkryją się na nowo. Zobaczą też, ile jeszcze przed nimi. Przygotujcie się na zmianę pełną parą. Nowy program Zmiana pełną parą we wtorek 25 kwietnia. Tylko w TLC. Nasi bohaterowie są naprawdę niezwykli, ale za swój największy sukces w tym programie uważam to, że faceci są gotowi do tego, żeby rozmawiać. I my w TLC pokazujemy, że sukces kobiety jest tak naprawdę sukcesem szczęśliwego, mądrego i umiejącego nazywać swoje problemy oraz swoje uczucia faceta. Sami doskonale wiecie, drodzy panowie, że niełatwo wam się mówi o najskrytszych sprawach, które leżą na sercu. W tym programie dzieją się jakieś cuda. Oni po prostu o wszystkim chętnie rozmawiają. A kobiety, które lubią mówić, cieszą się, że te wyznania potem przeradzają się w czyny i coś z tego dobrego wynika. Niemniej, tak jak głosi tytuł programu, zmiana pełną parą nie byłaby możliwa, gdyby nie moje szalone trio. Zobaczcie je w akcji. Wczoraj wzięliśmy się za uczucia i emocje, a dzisiaj bierzemy się za wygląd. Żadnych negocjacji i jeden cel. Kasia i Czarek muszą wyglądać oszałamiająco. Ekipa moich ekspertek bierze się do roboty. Dziewczyny, tak wygląda para z 20-letnim stażem małżeńskim, której musimy pomóc przełamać monotonię i nudę związku. Nikt nie wygląda dobrze w sweterku. Nikt nie wygląda jak władca świata w sweterku. Musi być marynarka i musi być koszula i tej wersji będziemy się trzymać. Mamy masę pracy. Oni naprawdę są gotowi na ten cud, który wy stworzycie. To widać. Coco Chanel mawiała, że jak już jesteś tak totalnie wystylizowana, to jak wychodzisz, zdejmujesz jedną rzecz, żeby nie było za bardzo. Wydaje mi się, Kasienko, że się powiększyło. Bo to jest magiczna zasada światło cienia. Czarny wyszczupla, a jasny właśnie uwydatnia. Nie polecana absolutnie takich koloryzacji na Cruella de Mon. Nie, nie, jeszcze raz nie. Zmiana pełną parą to także historia naszego życia. O swoich zmianach mówiłam wielokrotnie, a dziewczyny, które dokonują zmiany, same przeszły niesamowitą zmianę. Bo jeśli wam powiem, że ta w cytrynowej kietce to kiedyś pani polityk, szefowa przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego. Jeżeli wam powiem, że ta w tej pięknej, zwiewnej kietce z cudownymi czarnymi lokami, to między innymi gwiazda dawnego Big Brothera, aktorka i osoba, która sięgała po swój sukces pod różnymi banderami. Jeżeli wam powiem, że ta dziewczyna w dżinsach i w kurteczce kiedyś miała być policjantem, a przez lata była słynną koszykarką, to sami rozumiecie, że na zmianę nigdy nie jest za późno. I dziewczyny, emanując pasją, która wypełnia ich życie, fachowością, zawodostwem, są także prawdziwymi paniami psychologami, psycholożkami, które dzielą się swoim doświadczeniem z bohaterami. Zaczynamy od Kasi, która napisała, od Osy, która napisała kilka książek o stylu i jest, jak mówi o sobie, pierwszą personalną szoperką. Co to ma znaczyć, Kasiu? Czy możesz nam to wyjaśnić? Moniko, tak. Moniko. Więc ja na wstępie chciałam przeprosić wszystkich panów w sweterkach dzisiaj. Jak dla mnie dziś jesteście władcami świata i tak, ponieważ to wy macie aparat, a ja bym chciała bardzo ładnie wyglądać. Więc tak, tak. No będzie trudno, ale panowie, próbujcie. No i przez nie teraz... Ja mam tak cały czas w programie. Więc to jest tak, że te nasze pary, które my zmieniamy, ja bardzo się cieszę, że mogę pracować też z mężczyznami, bo prawda jest taka, że jak 12 lat temu wymyśliłam sobie zawód, czyli wymyśliłam sobie, że będę wydawać nie swoje pieniądze na zakupy, co jednak odbiło się z korzyścią dla mojego portfela. Pilnujcie swoich portfeli.
pilnujcie swoich portfeli, to moimi klientami byli mężczyźni, bo to oni tak naprawdę potrafili się przyznać do tego, że sobie nie radzą, że potrzebują pomocy, że jak nie mają kobiety, bo w Polsce jednak kobiety się tym zajmują, ubierają swoich mężczyzn, to mogą kogoś o tą pomoc poprosić. Dopiero później, jak zaczęło być głośno o tym, że jakaś tam dziewczyna wymyśliła sobie zawód, to wtedy się zaczęły zgłaszać kobiety. I tutaj w końcu w tym programie, dzięki wam, mam możliwość zmiany całej pary i to jest fenomenalne. Czasami uprawiamy zmiany przez zastraszanie, szczególnie panów, ale dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Kasia jest dobra. Kasia jest najlepsza. Bo jestem największa. No. Kasia jak wstanie, rozumiecie. Kasia, drobne 2 metry. Najwyższa. Kasia... Skąd ty wzięłaś te 2 metry? Tak, to wydawało mi się, że cię dobrze 99. Oceniła. Ja rozumiem, że rozmiar ma znaczenie, ale nie cały 1,90 m, słuchajcie. Kasiu, jak to się stało, że trafiłaś do Francuskiej Akademii Makijażu i że postanowiłaś poświęcić swoje życie na to, by malować innych? Poszłam tam przez przypadek. Wszystko się dzieje w moim życiu przez przypadek. Źle złożyłam... Zobaczcie, jaka metamorfoza, ja tylko pozwolę sobie zobaczyć. To pani... Pani major. Pani major. Pani major nasza. I nie wiem, czy wiecie, że jest już na emeryturze. Sama nie mogła uwierzyć w to, jak zobaczyła siebie w lustrze. Mów, Kasiu. No tak jak mówię, przez przypadek. Źle złożyłam teczkę na ASP, bo jakby ten talent plastyczny gdzieś był. I postanowiłam rok przeczekać właśnie w Francuskiej Akademii Makijażu i Charakteryzacji. Szkoła była 2-letnia, myślałam, że pójdę na rok i przestanę. Pomiędzy pierwszym a drugim rokiem urodziłam dziecko, do dyplomu podeszłam z półroczną drugą ciążą i jakoś tak, widzicie, jestem tutaj, nie wiem kiedy, nie wiem jak. Może ta policja jeszcze kiedyś będzie grana, bo dobra zmiana, te sprawy, więc... Jak tutaj przechodzą niektóre rzeczy siłą, to może i tam przebrnę parę rzeczy, więc czemu nie? Ja myślę, że nigdy nie porzucisz tego, co kochasz, bo kochasz malować. Kasia potrafi zrobić takie malunki na twarzy, że trudno właściwie stwierdzić, czy to jest fototapeta, czy to jest tak, makijaż. Najlepszym przykładem jest Iga, nawet Iga dzisiaj dobrze wygląda. Mój makijaż. Nawet. To prawda. Igo... Jak to się stało, że twoje drogi zaprowadziły cię do salonu Przyjaciele, a prowadziły cię przez bardzo burzliwe życie? O, no właśnie, bardzo burzliwe życie. Salon Przyjaciele otworzyłam 5 lat temu, od 8 jestem fryzjerką. Najpierw zaprowadziło mnie do Londynu, do Akademii Sasuna. Zakochałam się we fryzjerstwie, ponieważ nikt nie umiał mnie dobrze ostrzec i po prostu zdecydowałam, że sama się nauczę, a później zdałam sobie sprawę, że jak ja to sama zrobię. No i założyłam salon, w którym szkolę swoich pracowników, więc przyjmuję tylko ludzi, którzy nie są po szkołach fryzjerskich, bo u nas niestety w szkołach fryzjerskich nie uczy się dobrze zawodu. Więc zatrudniam osoby, które również chcą przeżyć w swoim życiu metamorfozę, wybierają ten zawód z miłości, z pasji. No i tak, właśnie... To cała moja miłość do włosów będzie widać oczywiście w programie. Miłość również do dziewczyn, bo jak wiecie, my jesteśmy w sobie zakochane. Tak. Ale my chyba musimy to powiedzieć, i to że będzie dobraliście nas idealnie. To idealnie. I to będzie najlepiej widać u naszych bohaterów, bo faktycznie przeżywają ogromne metamorfozy. Nie tylko właśnie zewnętrzne, ale przede wszystkim też wewnętrzne. I to jest cudowne. Jestem naprawdę dumna z mojego wyboru, bo... Mieliśmy różne wątpliwości, ale kiedy dziewczyny obejrzeliśmy na castingu, to wszyscy, cały zespół TLC powiedział, to one. Debiutują i trzymam za was kciuki. Dziękujemy. Dziewczyny. Tak. Tak? Dziękujemy. Producentem tego programu jest firma Jak Film. Pozdrawiam was. Siedzi tutaj silna drużyna. Tak, my więc... też im chcemy podziękować. Oni są cudowni. W ogóle cała Dobra. Produkcja, reżyser, Asia, Marcin, Jagoda. Oni są wspaniali, naprawdę. Z nimi się cudownie pracuje. To prawda. Bardzo wam serdecznie dziękuję za zaufanie. I mam nadzieję, że kolejne odcinki będą jeszcze nas bardziej uskrzydlać, bo my wracamy naprawdę uszczęśliwieni po pracy na planie, chociaż jest bardzo trudna. Najbardziej niezwykłą chwilą tego programu jest moment, kiedy ja proszę parę o to, żeby napisała do siebie list. Za co się kochają, o co proszą, za co przepraszają. I wtedy widzę, jak panowie sztywnieją, paniom zaczynają płynąć łzy. I kiedy przed finałem pytam się, czy są listy, panom napływają łzy do oczu, a panie prężą biust. To pokazuje tę zmianę, która następuje w programie. Na kolacji, która jest dla nich niespodzianką, muszą ten list przeczytać. Mnie tam już nie ma. Są tylko oni
dla siebie. Kiedy pary czytają te listy, cała ekipa płacze. I myślę, że nasi widzowie również uronią łezkę wzruszenia, ponieważ to jest tak naprawdę nie program tylko o naszych parach. To jest program o nas. Zmiana pełną parą. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie ukrywam, proszę o to, abyście trzymali za mnie kciuki, bo to dla mnie bardzo, bardzo ważny moment. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Kiedy mówiłam o tym, że nasze wspaniałe, oglądające nas panie powiedziały o tym, że bardzo, najbardziej właściwie lubią oglądać telewizję w towarzystwie swoich facetów i że chcą się pośmiać, chcą zapomnieć o tym, jak szaro, buro i beznadziejnie jest dookoła i chcą na chwilę się oderwać i rozerwać, to pomyśleliśmy, że jest taki program, który spełnia te oczekiwania. Wpisuje się w trendy tych programów, które w tej chwili podbijają rynki na świecie. Ten program przyniesiony został przez firmę Endemol Shine, która, jak wiecie, ma w swoim portfolio jedne z najlepszych tytułów na świecie. No i program, format, który nam przynieśli, urzekł nas absolutnie, a ja sobie wyobraziłam, że przecież sama jestem kierowcą, który jeździ samochodem po Polsce i czasem sama do siebie nawijam na różne tematy albo gadam długo przez telefon. A zatem zaglądamy z kamerą do samochodów, w których jest nawigacja i zadajemy naszym bohaterom najróżniejsze, czasami bardzo ekstremalne pytania. Zobaczcie program pod tytułem Jazda po polsku, bo to jest prawdziwa jazda. Jazda po polsku! To program o nas. Jazda bez trzymanki. To pójdzie na całą Polskę. 3 lata, 11 miesięcy. Tyle czasu spędza w życiu w swoim samochodzie statystyczny Polak. Co? Podróżowanie samochodem to okazja do rozmów na każdy temat. O czym rozmawiają Polacy w drodze? Karmienie piersią w miejscach. Nie, nie, po stokroć nie. Nie znoszę tego, mimo tego, że mam dzieci i po prostu nie rozumiem tego. Bardzo mnie to obrzydza, kiedy coś takiego widzę i bardziej nie rozumiem, czemu panie to robią. No. Ładnie popatrzcie też na pierś. Ale zacznijmy od tego, że pierś kobieca jest czymś pięknym i czymś, co nie powinno się zasłaniać. A poza tym, kurde, no ileś tych cysków widziało, no co to jest? Nie znoszę tego. Obojętnie jakich rozmiarów jest biust. Oczywiście im większy, tym dziwniej to wygląda. Kupiłam się psa pieska nawet. Coś dawałam cycunia. No. Skarb, co ty robiłaś? Cycunia dawałam. Komu? Pieskowi, bo go tak mu fajnie uspokajał się. Poprosimy następny zestaw pytań. Tak. Spośród milionów kierowców i pasażerów wybraliśmy takich, którzy zgodzili się szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania, także te bardzo zaskakujące. Jaki był twój pierwszy raz? Wiesz, jaki był najlepszy pierwszy raz? No. Jak dostałem kałacha do ręki. No i co? I trzy magazynki i mogłem się powalić. Nie, to. Żeby nie ten kapra za plecami, to było jeszcze lepiej. Ojej, słuchajcie, ale mówię pierwszy raz, no co by najlepszego pierwszy raz? To zakochany byłem w dziewczynie. Żeby ją dobrze przytulić, chodziło o pierzynę, to chodziłem, powiedzieć prawdę, tak z pół roku, a dopiłem swego. Każdy mówił, moja mama i wszyscy dziadkowie, babcia, że pierwszy raz nie zajdzie się w ciążę. Gówno prawda, Kamila. Na pierwszym razem zaszłam. Naprawdę? Jak Boga najszczerzej kocham. Ja nie mogę. Ale masz za to piękną kobietę, włoski kręcone, bo w lesie nakochali, na zdrowa. No, ponoć powiedz dziękuję chociaż teściowo. Uprzejmie nawet powiem. No. Odkładasz na emeryturę. Tak, płacę ZUS. Który nie wiadomo, ile jeszcze pociągnie. No to jest niespecjalnie da się odłożyć w Polsce. Pamiętaj, że każdy dzień może być ostatnim. Emerytura to jest druga legenda zaraz po tym, że jest coś takiego jak umowa o pracę. Czy używasz zabawek erotycznych? Są stringi, jest do tego pilocik na kabelku i w ogóle te majtki to sobie możesz nosić cały dzień i jak chcesz się zrelaksować, to sobie włączasz. Wiesz, a jedziesz tramwajem, ale za muła, nie? Mamo, przepraszam. Poznacie między innymi matkę z córką, przyjaciółki blogerki, dwóch starszych taksówkarzy, teściową z zięciem i kumpli z Radomia oraz wielu innych Polaków. Będą jeździć po polskich drogach i odpowiadać na pytania naszej wyjątkowej nawigacji.
Chciałabym ci powiedzieć, że jesteś najfajniejszą mamą na świecie, wiesz? Tylko, że ci o tym nie mówię. Nie płacz teraz, bo się rozmarzysz. Dobrze. Ale super pytanie. Dobre, było dobre. Poproszę 100 jeszcze takich. To będzie niezła jazda. Jazda po polsku. Nowy program Jazda po polsku. W niedzielę 23 kwietnia. Tylko w TLC. A najsłynniejszą nawigacją w Polsce już za chwilę będzie Katarzyna Pakosińska. Dziękuję bardzo. No tak, pierwszy raz tak naprawdę udzielam głosu w tak bardzo poważnej, niepoważnej sprawie. I powiem Państwu, że kiedy otrzymałam telefon z ową propozycją, skojarzenie miałam jakie pierwsze? Z Wojciechem Mannem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają program 50-15, kiedy była magiczna lampa. Ja mówię, aha, to chodzi o coś takiego, żeby coś podpowiadać, jakaś wiedza. Okazało się, że troszeczkę moja wyobraźnia poszła w drugą stronę. A potem podczas nagrania no, działo się to, co się działo. Ja bardzo żałuję, że nawigacja jest, staram się przynajmniej być w miarę neutralna, bo kiedy rzeczywiście są reakcje, no to mimo wszystko nie mogę utrzymać owej już powagi i dzieją się bardzo, bardzo różne rzeczy. Mam nadzieję, że nie będzie to przedłużało nagrań w studiu, ale samo spotkanie i sama inicjatywa przepiękna. Ja troszeczkę tak może tą inicjatywę przejęłam, bardzo przepraszam, ale po prostu trochę siedziałam i słuchałam i wreszcie oglądałam. Ja jestem pionierem, ja w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie do tego projektu. W ogóle bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem na konferencji, że poznałam fantastyczne dziewczyny, ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, co się dzieje. Dziękuję bardzo, bo jest taka energia, troszeczkę również znak czasu, myślę, że Agacie też to potwierdzisz, że jednak jakoś tutaj kobiety królują na scenie. My to wiemy nie od dziś. Coś jest na rzeczy, ale jeszcze właśnie z taką energią, z taką fajną solidarnością i siłą, więc no, myślę, że to będzie petarda. Nie mówię tylko mówię o jeździe po polsku, ale mówię wszystkie przedstawione dzisiaj propozycje. Kasiu, czy myślisz, że Krzysztof Hołowczyc może się pakować? Krzysztof już chyba się spakował. Nie, bo ja gdybym miała wybierać, to zdecydowanie wybrałabym Pakosińską. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Tak właściwie zastanawialiśmy się podczas nagrań, czy zostawić taką stylistykę, no bo wiadomo, jest jakaś metoda nagrywania nawigacji. Przepraszam, na pewno ktoś wie lepiej ode mnie, jak to się nagrywa, ale myślę, że to chodzi o nagrywanie pojedynczych wersów, słów, prawda? W lewo, w prawo, skręć most, jakieś takie historie. Więc myślałam, że też może będę klejona, a okazuje się, że nie. Trzeba jakoś tą w miarę taką technikę mówienia głosu nawigacji utrzymać. No to troszeczkę tutaj technika pomaga, bo jest ten głos zniekształcony, więc myślę, że będzie łatwiej. Ale zabawa jest przednia. No przede wszystkim cudowni bohaterowie. Myślę, że nawet z tej krótkiej prezentacji to wszyscy mogli się zorientować, że przecudny casting. Gratulacje dla osoby, która przeprowadzała. Nie wiem, czy jest wśród nas. Endemol Shine rzeczywiście zrobili ale pięknie. Bardzo mam dobrą oczywiście robotę. Swoich faworytów zdradzać. Tak, kto jest twoim proszę faworytem? Zwrócić uwagę na taksówkarzy. No. taksówkarze absolutnie też są moimi faworytami. To jest ale tak. Jest też silna ekipa z Radomia, jest też teściowa Bożenka, która... Tak. Teściowa Bożenka też proszę zwrócić uwagę. Doprowadza nas do konwulsji czasami. Tak, nie, no, oczywiście mówimy przede wszystkim o programie rozrywkowym, ale tam pod spodem się dzieje bardzo dużo. Tak naprawdę mamy tutaj obraz Polski. Ja wiem, że może nie czas jakby tutaj i miejsce opowiadać o tych historiach, więc na pewno będziemy się świetnie bawić, ale poza tym bardzo wiele dowiemy się o relacjach i męsko-damskich, i takich naszych rodzinnych, matka-córka, relacje przyjacielskie, no jest to wszystko bardzo ciekawe, a dla mnie tak naprawdę, dla satyryka, jest to no, po prostu kopalnia wiedzy. Na to liczyłam, Kasiu, trochę, że będziemy twoją nieustającą inspiracją. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że dołączyłaś do grona TLC. Jako dyrektor pomyślę o jakimś programie dla ciebie. W różu, poproszę w różu. W którym będziecie widać. Kasia Pakosińska i Jazda po polsku. Dziękuję ślicznie i zapraszamy. Pani Kasia Kieli wielokrotnie podkreślała, że TLC to nie tylko, zacytuję ją, love brand, czyli marka, którą kochamy i którą musimy kochać coraz bardziej i coraz goręcej,
ale to także ważne sprawy, o których musimy mówić na naszej antenie. TLC skradło serca Polek już 7 lat temu właśnie odwagą w mówieniu o tym, jak czasami morderczą walkę musimy stoczyć o życie, o zdrowie, o naszą wartość, którą musimy udowadniać na każdym kroku. Kontrowersja, odwaga, czasami balansowanie na granicy tabu to jest marka TLC, która pokazuje, że my nie boimy się mówić odważnie, odważnym głosem o sile kobiet i o tym, że jesteśmy różni, że czasem ważymy 300 kilo, a nasz głos ma znaczenie. I walka o życie, o zdrowie, o utratę tych kilogramów pokazuje, jak fantastyczne są kobiety na całym świecie i z jak wielkimi problemami muszą się zmagać. TLC im towarzyszy jak świat ogromny. I w momencie, kiedy dołączyłam do zespołu TLC, pomyślałam sobie, że potrzebny jest ktoś, kto będzie pomagał nam budować tę rangę TLC, z której TLC słynie na całym świecie. I jestem niezwykle szczęśliwa, że przyjął nasze zaproszenie do współpracy światowej sławy, bo tak mogę o nim powiedzieć, autorytet, wybitny dokumentalista Andrzej Fidyk. Pana Andrzeja Fidyka nie ma dzisiaj, ponieważ powiedział, że nade wszystko prosi mnie o to, aby nie musiał rezygnować z wyjazdu na narty. Ale powiedział, że bardzo mu na tym zależy, żeby pokazywać siłę kobiet, ich odwagę, ich walkę o to, żeby świat był piękniejszy i lepszy i żeby pokazywać, jak niesamowite są kobiety na całym świecie. Rekomendacja Andrzeja Fidyka zaowocowała pasmem, które stworzyliśmy. A może jak Państwo wiedzą, pasmo Andrzeja Fidyka w Telewizji Polskiej, kiedy ja tam miałam przyjemność jeszcze pracować, w każdy czwartek oglądało blisko 2 miliony ludzi. Wybory najlepszych na świecie dokumentów i to, że on nigdy nie odpuszcza, chociaż wysyłamy mu mnóstwo różnych propozycji. On jest bezwzględny i mówi nie, to jeszcze nie jest to, szukamy dalej. Sprawiło, że udało nam się dotrzeć do naprawdę światowej klasy dokumentów, które powodują, że nie będziemy dalej obojętni na problemy, o których tam jest mowa. Chcę wspomnieć o trzech tytułach. Surogatki, kwitnący biznes Indii, o kobiecie, która stworzyła dom dla surogatek i z jednej strony uważana jest za samo zło wcielone, ponieważ żyje z biznesu kosztem innych kobiet, ale kiedy słyszymy opowieści tych kobiet, to dowiadujemy się, że one są jej wdzięczne, bo dzięki temu, że zostały wynajęte jako matki, mogą utrzymać swoje rodziny albo wysłać swoje córki do szkół. Jest to tak wstrząsający dokument, że powiem szczerze, nie można przestać o tym myśleć, jak się to raz obejrzało. Zgwałcona Miss Świata to jest historia o Miss Izraela, która na kilka dni przed wyborem na Miss Świata, którą została zgwałcona. Wybór Miss Świata zadedykowała walce o prawo głosu kobiet zgwałconych. Absolutnie wstrząsający dokument. I trzeci, o którym chcę wspomnieć, dziewczyna, która pokonała śmierć. O Dunce, która w wypadku samochodowym straciła przytomność i zapadła w śpiączkę. Trwało to bardzo długo. Rodzina zdecydowała o odłączeniu od aparatury. Rzecz dzieje się w Danii i dzieje się naprawdę. W momencie, kiedy podpisuje już prawie papier, który ma odłączyć ją od aparatury, dziewczyna się wybudza. Ten film jest historią, która pokazuje proces wybudzenia oraz zdrowienia do pełnego zdrowia osoby, która w ciągu 5 minut mogła mieć zupełnie inny los, znaleźć się po drugiej stronie. Historia tej dziewczyny spowodowała, że zmieniono prawo w Danii, a kiedy my to oglądamy, kiedy ja to oglądałam, miałam takie poczucie, że nie możemy być osobami, które decydują o tym, kiedy ktoś odchodzi albo przychodzi. To nie dzieje się w naszej mocy. I powiem wam szczerze, że to, że pan Andrzej Fidyk zgodził się brać udział w wyborze tych najlepszych dokumentów, dowodzi, że TLC to telewizja nie tylko lifestyle'owa, kobieca, bo też taką jest, ale to też telewizja, która stawia sobie bardzo poważne cele, wyzwania i niezwykle poważnie podchodzi do publiczności, która ją ogląda. Pasmo Andrzeja Fidyka będzie do oglądania od 25 maja, oczywiście w czwartkowe wieczory. Proszę Państwa, niezmiennie TLC to poza w tej chwili pięknie rozkwitającymi polskimi nowościami
nasze sprawdzone hity. Zobaczcie nasze najbardziej kochane, powracające serie w 2017 roku. Ona jest bardzo podekscytowana. Więcej niż podekscytowana. To szaleństwo. TLC wie, co lubicie najbardziej. I uwielbiam to. Kochacie opowieści niosące radość. Tort, który zieje ogniem. I takie, które wzbudzają podziw. Czy ktoś zje jajecznicę? Historie, które nie zostawiają was obojętnymi. Zwariowałeś, Rob? Które czasem bywają szokujące. Och, nie. Ekscytuje mnie wszystko, co robią. To zawsze zostawiają po sobie ślad. A niech nie. Powracające sezony waszych ulubionych programów. TLC. Chwile warte przeżycia. Na pytanie, czym chcemy zaskoczyć konkurencję, w czym być od niej lepsi, mówimy, że w chwilach, które warte są przeżycia, bo takie jest TLC. Ale nie tylko dlatego, że jesteśmy w telewizji. Także dlatego, że jesteśmy w internecie, że jesteśmy w 360 stopniach obecni wszędzie. I taki jest też nasz cel. Dla nas bardzo ważne jest to, abyśmy byli widoczni na Facebooku, stąd transmisja na Facebook. Pozdrawiam serdecznie internautów, którzy mam nadzieję nam wiernie towarzyszą. I fragmenty tych programów, specjalnie nagrane, jeszcze inne rzeczy, których nie pokazujemy w telewizji, będzie oczywiście można zobaczyć w internecie, ponieważ internet stanowi w tej chwili integralną część przekazu telewizyjnego. Dlatego jest też naszym celem, abyśmy tam również byli widoczni. A że TLC jest mocne, czerwone i gorąco bije w nim nasze serce, nie mam wątpliwości, że wiosna pączkująca nowościami na pewno was zachwyci, a jesień, mogę tylko obiecać, będzie jeszcze gorętsza. To tyle na początek. Chciałam wam bardzo serdecznie podziękować, ale na koniec jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować niezwykłemu zespołowi, z którym mam przyjemność pracować. W tym zespole są głównie dziewczyny, ale są też fantastyczni faceci. Więc zacznę od niego, od Bartka Głuszczyńskiego, który, nie chciałabym, żeby to było źle zrozumiane, ale właściwie jest trochę kobietą. Szefem marketingu jest Sławek Jurek. Bardzo serdecznie dziękuję. Za relacje z klientami odpowiada Tomek Parfinowicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Prawdziwą strzałą w Discovery, której nie można namierzyć, ale która wie wszystko, co się dzieje i jest niezwykle serdeczna i pomocna w sytuacjach kryzysowych, których nam właściwie nie brakuje bez przerwy, ale na tym polega urok tej pracy, jest Dorota Żurkowska, pani wiceprezes, która miała wczoraj urodziny, więc 100 lat, Doroto. Jest też cały nasz zespół, czyli są dziewczyny pracujące w redakcji, jest fantastyczna dziewczyna, która jest producentką ze strony TLC naszych programów, Beata Tabak, która wykonuje gigantyczną pracę. Beato, bardzo ci dziękuję. Jest z tyłu, ale tak naprawdę zawsze z przodu. Są fantastyczne dziewczyny. No, chciałam powiedzieć, że tutaj są nawet najważniejsze osoby od finansów, więc puszczam do nich oko. Jest to pani, najważniejsza pani finansowa, Hania Stopa. Bardzo ci dziękujemy, Haniu, za wszystkie dobrze podpisane kosztorysy. To dla nas niezwykle ważne. Jest Sylwek Molenda, który prowadził badania, dzięki którym mogliśmy dojść do miejsca, w którym jesteśmy i który, jak zobaczył nasze pierwsze wybory castingowe, powiedział: nie, rzucamy to jeszcze raz i nasze panie muszą to jeszcze raz ocenić. I to on pomagał nam w wyborach. Bardzo serdecznie dziękuję. I na koniec chciałam też bardzo gorąco podziękować, oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale chciałam bardzo serdecznie podziękować jeszcze dwóm osobom. Autorem takich pięknych, latających dżingli, takiej pięknej oprawy jest Bartosz Malina. Człowiek, który odzywa się niezwykle rzadko, ale jak już coś powie, to zawsze w punkt. Natomiast jedno jest pewne, jego talent i jego artystyczna dusza zaowocowały czymś tak cudownym, czego nie ma żadna stacja w Polsce.
Także wielkie podziękowanie dla Bartosza. I chciałam na koniec podziękować Marcie, bez której to wszystko by się nie udało. Marcie Fietczak, którą w relacjach z dziennikarzami, ze wszystkimi Państwo na pewno doskonale znają. Marta i jej zespół to są niezawodne osoby. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję i doceniam Waszą ogromną pracę. I to wszystko. Teraz musicie to wszystko oglądać. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Plan mamy taki, słuchajcie. Robimy sobie oczywiście zdjęcia pamiątkowe do wyboru do koloru. Dziewczyny z Flywheela odpowiedzialne są za to, żeby to wszystko było zgodnie z porządkiem. Ja chciałam dziennikarzom, moim wszystkim kolegom i producentom jeszcze raz bardzo podziękować. Bardzo na Was liczę. Na dobre słowo i celne słowo. I chciałam powiedzieć, że wśród prezentów, które macie od nas, od TLC macie nieprawdopodobny blender, który możecie zawsze ze sobą brać do pracy. Od pani Doroty Soszyńskiej z firmy Oceanik, drobiazgi, które wspomogą urodę, a od państwa Grycanów w prezencie dostaliśmy mnóstwo lodów, no bo skoro są w naszych dżinglach, to także muszą wylądować w naszym brzuchu. Reszta to oczywiście marka TLC i jeszcze raz serdecznie Wam za wszystko dziękuję. Trzymajcie za nas kciuki.